Przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego programu. Chcę, żebyś wiedziała, że szukałem takiej historii, takiej osoby mniej więcej 2 lata. No i pytanie, dlaczego zdecydowałaś się podzielić swoją historią z moimi widzami? Wydaje mi się, że jest to historia, którą przeżywa część młodzieży w naszym kraju, jak nie na świecie, gdzie zagubiło się i wybrało złą drogę. Kiedy jest ten moment, w którym zapala się czerwona lampka? Późno się zapaliła. I był moment, gdzie tak mnie strasznie przytłoczyły wyrzuty sumienia, że myślałam, że już popełnię samobójstwo. I siedziałam na dachu, na 10. piętrze i zastanawiałam się, dlaczego nie mogę być sobą. Dlaczego to jest takie trudne? Te wyrzuty się tak mieszały, że na tamten moment stwierdziłam, że no nic innego, tylko muszę skoczyć, tak? Że no jestem już tak nisko, takie dno osiągnęłam, że nie da się z tego odbić. I wtedy pamiętam, SMS-owałam z moją przyjaciółką i ona powiedziała, zastanów się, twój brat pojechał, może i ty pojedź. I to był ostatni taki moment, że mówię, dobra, spróbuję ten ośrodek. Jak nie, zabić się zawsze można. No i zeszłam do moich rodziców i to było ciężkie. Nie rozmawiałam wtedy z rodzicami, no z miesiąc czasu właśnie, jak imprezowałam. Już miałam takie wewnętrzne poczucie i dali mi to odczuć, że mnie przekreślili, że już ja się dla nich nie liczę i jako człowiek, i jako dziecko. I poszłam do mamy w kuchni, siedziała, modliła się wtedy, bo codziennie się modliła o nas, żebyśmy w końcu sobie dali radę. No i klęknęłam przy niej i powiedziałam, żeby mi pomogła. Po prostu powiedziałam, pomóż mi, mamo.